Ksiądz chce zabrać głos. Nasz gość z Bydgoszczy. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to trochę nie na temat, co teraz mówię, ale potrzeba chwili. Trzeba poprzeć to, co się stało, gdy przyjechał patriarcha Cyryl. Proponowałbym organizowanie pielgrzymek do Sokółki. W Sokółce jest też piękna cerkiew. Jakieś miejsce na spotkania, na rozmowy, bo od czegoś trzeba rozpocząć, żeby ta sprawa nie usnęła. Proszę zauważyć, że gdy papież dowiedział się o tych rozmowach między patriarchą a arcybiskupem Michalikiem, to w ogłosie odbywało się, wtedy była audiencja papieska, transmitowana w Radio Maria. Wytrzymało się w głowie papieża ogromną radość, że to się stało. To jest sprawa niezwykle ważna. No, tutaj ten uniwersalizm, nie wiem, czy ja wiem, no, nacjonalista chrześcijański, to pasuje do tej idei poparcia tej inicjatywy, która no, musi zaowocować, ale nas zaowocuje. Żeby coś wymyślimy, żeby tu włączyć się, kontynuować. Jeszcze druga sprawa. No, umarł poseł Chatka, ale czasami małymi siłami można się oprzeć nawet w potędze korp. Jak był strajk w Bydgoszczy chłopski, korbiera do Gadrachelika. A orientowali się w sprawie właściwie w tym strajku tylko dwoje. Chatka i ja. Także trzeba sprawami sobie na radę. A proszę Państwa, że będą sprzeciwy tej inicjatywie popierania i